serdecznie na drugiej z kolei debacie głównej Festiwalu Nauki, jubileuszowego Festiwalu Nauki, bo to już 25 lat. Staramy się wybierać takie tematy, które są nie tylko interesujące, ale też takie, które zajmują myśli i serca osób, które na nasz festiwal mogą przyjść, albo mam nadzieję oglądać go również online. Niestety ciągle jesteśmy w takim stanie, że większość imprez odbywa się tak, że na sali jest niewiele osób, ale staramy się, żeby wszystko, co robimy, znalazło się potem w sieci i dzięki temu więcej osób może to obejrzeć, niekoniecznie z Warszawy, ale także z różnych miejsc kraju i nie tylko. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak rozumiem, o pandemii i już nie będę zajmować czasu, tylko poproszę pana profesora Ireneusza Krzemińskiego, żeby przedstawił panelistów i rozpoczął debatę. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie Państwa witam, choć tak patrzę po tej właściwie pustawej sali, to przypominam sobie, że na naszych debatach wcześniej ta sala była wypełniona, ale jeszcze się wszyscy nie przyzwyczaili do tego, że można przychodzić niepandemicznie. Chociaż dziękuję Państwu, że jesteście w maseczkach. Ja jestem bardzo zadowolony, bo nawet mój taksówkarz powiedział, że jest dwukrotnie zaszczepiony. Nawet dał mi maseczkę, która mi się właśnie rozwaliła, więc to jest pocieszające. Wybraliśmy ten temat, to był mój pomysł oraz pani profesor Nogali Agnieszki z Wydziału Filozofii. Ta Agnieszka się pokaże. Bo uznaliśmy, że jest to jednak coś niezwykle doniosłego i właściwie w polskim tym harmidrze dyskursu publicznego tak naprawdę nikt się nie zastanawia, jakie będą długofalowe skutki, albo się zastanawia tak bardzo powierzchownie. I ta epidemia była czymś całkowicie zaskakującym dla współczesnego świata, a przecież to nie jest tak, żeby Europę nie przez wiele, wiele, nawet tysiącleci przez Europę nie przetaczały się równie wielkie epidemie. Może one oczywiście inaczej wyglądały, były w innych warunkach, ale nie były czymś niezwykłym. To jest właściwie też coś, co mnie skłania do bardzo wielu smutnych refleksji, na przykład takich jak wiedza, która zresztą galopująco się rozwija, badając tego ostatniego naszego wroga, wirusa, wroga ludzkości, bo te wirusy, kiedyś czytałem taki artykuł sprzed kilku ładnych lat o wirusach jako takich wrogach ludzkości, że ta wiedza, która bardzo szybko się rozwija, bardzo szybko daje nam bardzo rzetelną wiedzę, ona nie dociera do ludzi, że ludzie tracą zaufanie albo w ogóle nie wierzą w naukę i to jest bardzo przykre. Więc chcieliśmy to przywrócić również w tej naszej sesji, która nie będzie o biologii, nie będzie o biologii wirusa, ale będzie o tym, jak w historii ludzie przeżywali te wielkie epidemie, czym one były, jakimi skutkami się kończyły, zresztą różnymi. Ja co prawda, wiecie Państwo, jestem w trudnej sytuacji, bo nie dość, że w Warszawie pada deszcz, w związku z tym wszystko jeździ wolniej, taksówki również. Nie wiadomo dlaczego Nowy Świat jest dalej zablokowany, bo jak wiadomo w czasie wakacji jest i w dodatku wszystko mi wypadło i mam takie, które musiałem zbierać z mokrej ulicy te kartki. Mam nadzieję, że jednak damy sobie radę. Nie muszę specjalnie przedstawiać tutaj naszych gości, dlatego że oni już wyświetlane były o nich informacje, ale zacznę od może najmłodszej uczestniczki, pani doktor Katarzyny Pękalskiej-Falkowskiej, która napisała świetną książkę o dżumie w średniowiecznym Toruniu, nagrodzoną zresztą, drugą nagrodą za książkę roku historyczną roku 2020. Nie mówiąc o tym, że była nagradzana jeszcze za różne inne swoje przedsięwzięcia naukowe. Jestem bardzo szczęśliwy, że do nas przyjechała z Poznania. Tutaj mamy naszego uniwersyteckiego profesora, profesora Michała Kopczyńskiego, historyka, który zresztą no nawet się domagał, żeby przypomniał o tym, żeby mówić o konsekwencjach ekonomicznych, więc o tym na pewno będziemy mówili. A tutaj mamy no, wybitną naszą uczoną, pracowała przez lata, właściwie współtworzyłaś taką, przez taką, no właśnie, tworzyłaś taką atmosferę tego Wydziału Psychologii.
od specjalistka od psychologii społecznej ogólnie, ale tak naprawdę pani Krystyna Skarżyńska zajmuje się również psychologią polityki i polityków, na co zwracam Państwa uwagę, żebyście zajrzeli, może coś przeczytali jeszcze na ten temat, ale właśnie w ciągu ostatniego roku pani profesor Skarżyńska ze swoimi współpracownikami młodymi robiła w ogóle bardzo interesujące badania na temat tego, jak ludzie doświadczają tej pandemii, jakie są tego skutki, jakie czynniki wpływają na większą, jakby to powiedzieć, podatność na przystosowywanie się do tych wszystkich restrykcji, które nas dotykają, a jakie służą temu, żeby tu się buntować. No i takie inne różne kwestie dotyczące postaw wobec tego, więc mam nadzieję, że przy tej okazji będziemy też mogli porozmawiać o na przykład tej dziwnej zależności, która zachodzi między nieszczepieniem się obecnie przeciwko wirusowi, a poparciem dla rządzącej partii PiS-u. To zresztą nie tylko u nas taka sytuacja się zdarza, bo właśnie pro-Trumpowcy w Stanach też się nie szczepią. Więc to będzie jednym z takich ciekawych fenomenów. Ale od razu też mówię, że ja tu będę naszych historyków, którzy zawsze lubią opowiadać o przeszłości, co się wydarzyło, będę takich kół, że tak powiem, swoimi pytaniami, żeby spróbować właśnie opisać takie społeczne, mentalne i kulturowe konsekwencje tego, co się dzieje, czym mam nadzieję, że Krysiu, ty mi pomożesz. Będę się starała. Więc zaczynamy od naszych historyków. Panie profesorze, zacznijmy od takiego rzutu okiem o wielkich tych pandemiach, tak to już tego słowa można użyć, zwłaszcza, że takie coś zdarzyło się mniej więcej wiek temu, prawda, na przełomie wieku XIX-XX ze słynną grypą hiszpanką. Dziękuję za to pytanie. Powiem tak, każda epoka ma oczywiście swoją własną pandemię, epidemię. Jeśli chodzi dzisiaj, wiemy mniej więcej, chociaż była o tym dyskusja też, co to jest pandemia, co to jest epidemia, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, jak mówimy pandemia, to mówimy o zasięgu takim ogólnoświatowym, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w dziejach, poczynając gdzieś tam od Aten Tukidydesa, a po dzień dzisiejszy świat się zmienia, robi się coraz większy. W związku z tym, co się stało w Atenach, co mamy dobrze udokumentowane u Tukidydesa na samym początku wojny peloponeskiej w 430, potem 429, 427. Czyli dosyć dawno temu. Przed naszą erą oczywiście, więc dość dawno temu, to dla nich to była pandemia. Bo szacuje się, że prawda, 25% ludności Aten to zabiło. To znaczy ludności właściwie Attyki, dlatego że Perykles zwołał, prawda, tą ludność Attyki, jak zaczęła się wojna, do Aten, za mury, bo podeszli Spartanie, więc tam jeszcze warunki były takie do śmiertelności podwyższonej, niesamowicie korzystne. No więc dla nich to oczywiście był świat, dla nich to była pandemia. Pewnie pod pojęcie pandemii, takie w dzisiejszym rozumieniu, należałoby podłożyć to, co się stało w Messynie w połowie XIV wieku, kiedy przybyły galery z Morza Czarnego i okazało się, że wraz z nimi przybyły szczury, a wraz ze szczurami przybyły pchły szczurze, a wraz z pchłami szczurzymi przybyła bakteria Yersinia pestis, o czym oczywiście nie wiedziano, że jest to Yersinia pestis, bo to jest dopiero koniec XIX wieku, kiedy się o tym przekonano. I to była taka, powiedziałbym tak, ale to mamy do czynienia tylko z Europą. Kiedy Kolumb i ludzie Kolumba przyjechali do Ameryki, kiedy przywieźli ze sobą ospę, ale przywieźli też inne choroby, endemiczne w Europie, a nieznane na tamtym terenie, to była straszliwa pandemia. My nie wiemy, ile ludzi tam wtedy mogło wymrzeć, dlatego że pierwsze jakieś statystyki, lepsze czy gorsze, hiszpańskie dla Nowego Świata, są już w tym momencie, kiedy kto miał umrzeć, to i tak umarł.
Więc nawet, ale nawet z tych statystyk widać, że ten proces umierania jest niesłychanie dynamiczny, chociaż tak naprawdę to jest drugie pokolenie umierających. To, co my widzimy z tych pierwszych statystyk. A jeżeli się znowu wracając do tej dżumy, żeby sobie zdać sprawę, jaka to wielkość jest takiego właśnie umierania. Mówiłem o tych 25% Ateńczyków, ale to było dawno. No to trochę wiemy z Włoch, jak było z dżumą, z pierwszym uderzeniem dżumy. W Sienie śmiertelność wzrosła 9-krotnie. To popatrzcie Państwo to, co jest w danych GUS-u o śmiertelności nadmiarowej, czyli tej w porównaniu z 2019 rokiem. Tam jest chyba 50% czy 60% większe. To jest tragedia z punktu widzenia demografii naszej obecnej, mimo procesu starzenia się populacji, prawda, i tak dalej. Ale proszę sobie wyobrazić, co to znaczy w porównaniu ze śmiertelnością, która wzrosła 9 razy w stosunku do normy. Potem się to mniej więcej powtarzało, z tej Sieny są dobre dane, powtarzało się mniej więcej co 11 lat atak dżumy i już było lżej. To znaczy były śmiertelności były 6-krotne. Lepiej niż 9, prawda? No ale to za każdym razem było to coś strasznego. No dobrze, jesteśmy przy tej dżumie, bo wróciliśmy z Ameryki Łacińskiej do Europy. Dżuma znika w XVIII wieku. Nie wiadomo dlaczego. Nie potrafię Państwu tego powiedzieć. Jakbym wiedział, to bym pewnie już miał Nobla, bo tego nikt nie wie. Tak samo, jak nikt nie wie, co się stało z chorobą, którą właściwie nie podpada pod kategorię epidemii, ale jest warta tutaj wspomnienia, dlatego że wyrabia pewne zachowania epidemiczne, myślę o trądzie, separacja, prawda, o tego typu rzeczy. Pojawiła się dżuma, trąd właściwie zniknął. Gdzie był? Gdzieś był na jakichś obrzeżach w Norwegii. Nie przypadkiem Hansen był Norwegiem, który prawda, badał trąd, w XIX wieku zresztą. Więc tak, no wchodzimy w wiek XIX. Bardziej taki wydawałoby się nauka, już jest jakaś medycyna, która się opiera nie tylko na eutanazji, powiedzmy sobie, ale opiera się na jakiejś wiedzy takiej, o samym pacjencie, badaniu pacjenta, przez obstukiwanie, osłuchiwanie i tak dalej. Ale mamy straszną chorobę i to są prawdziwe pandemie na cały świat, nawet ten świat taki XIX-wieczny, taki większy, globalny, to jest cholera. To jest straszliwy przybysz ze wschodu. Widziałem taką francuską karykaturę, bo to pierwsze uderzenie, które wyszło dalej niż tylko Rosja, to jest 1831-32. Profesorze, mogę przerwać na chwilę, tak, się wtrącić. Ja sobie przypominam, że u mnie w takim małym mieście jak Mława były dwa wielkie cmentarze choleryczne. Mój kolega profesor Osułek napisał zresztą piękny artykuł, możecie znaleźć w internecie zapewne, właśnie o takim cholerycznym cmentarzu, który do tej pory jest gdzieś tam w okolicach Puław. Więc to jest właściwie coś, co do tej pory istnieje w takiej nawet zbiorowej pamięci. W Warszawie jest, na terenach kolejowych tam przy Olszynce Grochowskiej. Dzisiaj on jest ogrodzony, tam jest taki pomniczek, ale oczywiście... Słucham? Między wschodnią a Pragą. No właśnie, między wschodnią a Pragą, ale on jest oczywiście malutki. On tak naprawdę, to pole było większe niż... Tak, tak, więc to są te pamiątki przeszłości. Widziałem taką karykaturę francuską, która pokazywała ten rok 1831. Taki straszny potwór. To jest ta dżuma i było napisane: Polacy walczą w obronie Europy. No bo powstanie listopadowe, prawda? Ale powstanie, jak wiadomo, upadło. Były różne ofiary dżumy. Dybicz, dowódca rosyjski, był ofiarą dżumy. Książę Konstanty był ofiarą dżumy. Przepraszam, cholery. O Boże, już ta dżuma mnie tak. Był ofiarą cholery i ta cholera poszła dalej. I później do końca XIX wieku są pandemie cholery, które się błyskawicznym sposób przenoszą. To zawsze się zaczyna gdzieś w Indiach, potem idzie przez Europę i potem się znajduje w Ameryce Północnej. No i dopiero mamy to, co pan profesor wspomniał, 1918 rok, to jest grypa hiszpanka.
18-19, ale nie zapominajmy o tym, że w czasie I wojny światowej mamy tyfus, który zabija 2 miliony ludzi przynajmniej tutaj, tu w tej części Europy. W związku z tym są badania na szczepionkę na tyfus, Weigl, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także każda epoka ma swoje własne choroby, ma swoje własne epidemie. Myśmy przez ostatnie półwiecze tak naprawdę zapomnieli o tych groźbach, bo od czasu do czasu pojawiały się jakieś, tak, no w początku lat 60. jest ta ostatnia ospa we Wrocławiu, prawda? Potem jest jakieś takie są grypy z Hongkongu, wywołują rzeczywiście zwiększone śmiertelności w latach 70., ale to szybko przechodzi. Potem SARS i ileś lat, kiedy nie było żadnej pandemii, która by nas przestraszyła, aż do teraz. Tak, już kończę. Panie profesorze, bo... Ja bym chciał, żeby pan powiedział coś więcej o tej grypie, o tej Hiszpance, która była właściwie już w czasach nowożytnych i była tą wielką, wielką epidemią i ona miała też rozliczne konsekwencje. Ale 5 minut, panie profesorze. Ja nawet spróbuję krócej. Powiem tak, grypa oczywiście była wcześniej. Była wcześniej, ale ponieważ nie była tak straszna jak te choroby typu właśnie dżuma, prawda? To 9-krotne podniesienie śmiertelności, ponieważ nie była tak straszna, w związku z tym nie wywoływała całej tej takiej machiny separacji, zamknięcia, biuletynów zdrowotności i tak dalej. Grypa zabiła, jak pan każe mi mówić o nowożytności, zabiła w 1558 roku córkę Henryka VIII, która prawdopodobnie by rekatolicyzowała Anglię, ale umarła. Po niej przyszła Elżbieta, po Marii przyszła Elżbieta, prawda? Więc to są jakieś wymierne skutki. Oczywiście tak, grypa hiszpanka nazywa się hiszpanką dlatego, że w czasie I wojny światowej o tym nie wolno było pisać, a w neutralnej Hiszpanii wolno było pisać. Najlepszą dokumentację z takiej, której ja znam, bo nie wykluczam, że gdzieś są lepsze, mają Stany Zjednoczone, gdzie w zasadzie też nie za bardzo można było pisać, bo już wtedy były w stanie wojny, ale za to obserwowano, dlatego że ta grypa miała miejsce w obozach wojskowych. Więc tutaj były bardzo duże śmiertelności. Potem proszę sobie wyobrazić transport 2 milionów żołnierzy amerykańskich statkami zagrypionych, którzy chorują tam na tych statkach. Makabra. I ona jest dość dobrze udokumentowana. Była nawet na ten temat monografia Alfreda Crosby'ego. I końcówka tej monografii, ostatni rozdział. On się zastanawia nad meandrami społecznej pamięci. Dlaczego ta Hiszpanka z pamięci amerykańskiej w zasadzie została wygumkowana? To nie chodzi o spisek, to chodzi o to, że wiele rzeczy się działo ważnych. Pierwsza wojna światowa, koniec I wojny światowej i inne jeszcze rzeczy. I w związku z tym ta Hiszpanka z tej świadomości zniknęła. Ale teraz właśnie wróciła przy okazji właśnie tej naszej pandemii, bo na to na pewno ta epidemia zasługuje. Ja mam takie pytanie, które chciałbym skierować przede wszystkim do naszego gościa, pani doktor z Poznania, ale też chciałbym, żeby państwo wszyscy na to pytanie spróbowali pomyśleć. Dlatego, że chciałbym wrócić jeszcze do tego średniowiecza, ponieważ ta dżuma w Europie była chyba jedną z największych klęsk w ciągu tego 2000-lecia. No nie licząc wojen, ale wojny chyba nie przyniosły tylu ofiar, ile ta dżuma, która się parę razy powtarzała i rzeczywiście była bardzo istotnym elementem przemian, które w Europie nastąpiły. Ja mam po prostu pytanie takie pierwsze do pani doktor. Czy są jakieś stałe elementy, które już wówczas wystąpiły w tym średniowieczu reagowania na dżumę,
Jakie to miały konsekwencje kulturowe, ta dżuma właśnie dla Europy, w ogóle dla naszej nowoczesności nawet? Bo myślę, że do dzisiaj są jej konsekwencje widoczne. To zresztą jest pytanie do pozostałych państwa, będą chcieli państwu odpowiedzieć. Ja tylko przypomnę, że jest świetna książka De Cameron. Mówię z takim akcentem, bo zabrał mi ją mój matematyk na lekcji w drugiej klasie liceum i później nie chciał oddać. Więc De Cameron, Boccaccia opisuje jedną z takich możliwych reakcji. My bardzo często zapominamy o tym, że przed czarną śmiercią, która uderza w Europie w 1347 roku i trwa mniej więcej 5 lat, zabijając od 35 do 60% populacji śródziemnomorskiej, ponieważ dla tego terenu mamy najlepsze dane, były wcześniejsze pandemie dżumy, tak? I taką wielką pandemią była na pewno dżuma Justyniana, która szacuje się mogła zabić od 25 do 50 milionów osób, tak? Tylko to jest VI wiek i potem pamięć o tej zarazie zostaje wygumkowana. I w XIV wieku pojawia się coś zupełnie nowego, przy czym znowu my o czym bardzo często zapominamy, że wcześniej pojawiają się liczne epizootie, które będą towarzyszyły kolejnym nawrotom dżumy w Europie. No tak czy inaczej, ten 1347 rok to jest wydarzenie, można powiedzieć, apokaliptyczne. Coś, co spada nagle, czego nikt się nie spodziewa, co nie mieści się w horyzoncie poznawczym dawnych ludzi. Szuka się jakichś schematów. Tak jak dzisiaj. W pewnym sensie tak jak dzisiaj. Aczkolwiek nasza pamięć kulturowa, nasza pamięć o epidemiach jest nieco inna niż wówczas. Co się dzieje? Szuka się różnych schematów eksplanacyjnych, które mają wyjaśnić, co się dzieje, skąd to się wzięło. Tak? Takie najprostsze schematy eksplanacyjne to są schematy religijne, kiedy uważa się zarazę za karę za grzechy indywidualne i zbiorowe. W związku z tym pojawiają się nowe kulty świętych i tak dalej. Kolejna próba eksplanacji, no skoro modlimy się do Boga, ale niestety Bóg nie przynosi ukojenia i nie odwraca tej zarazy od nas, to poszukiwanie kozłów ofiarnych. To średniowiecze jest tym okresem, kiedy mamy erupcję przemocy wobec różnych mniejszości, zwłaszcza mniejszości religijnych. I to jest ten czas, kiedy postępuje nienawiść przede wszystkim wobec innowierców, patrz wyznawców religii judaistycznej. Nigdy później w dziejach, tak, w dziejach epidemii moru, nie będziemy mieli do czynienia z tak jawną erupcją realnej fizycznej przemocy. Szuka się kozłów ofiarnych, tak? W tym czasie to zazwyczaj są obcy, a nie swoi. Później ten schemat się zmieni i będzie szukać się kozłów ofiarnych wśród swoich. Kolejne schematy eksplanacyjne to poszukiwanie przyczyn tego, co jest zupełnie nowe i niezrozumiałe w rozmaitych ruchach gwiazd. To jest czas, w którym funkcjonują inne schematy pojmowania świata. To jest oczywiście dla nas wszystkich oczywiste i zgodnie z ówczesną nauką medyczną, ale nie tylko, poszukuje się przyczyn w obrębie przyczyn tej choroby w obrębie zmian w świecie astralnym i w świecie telurycznym, w świecie ziemskim. Co dalej? Zaczynają pojawiać się nawroty do dawnych teorii medycznych, do teorii miazmatycznych. Szuka się przyczyn zarazy w parowaniu ziemi, w złym powietrzu. No dzisiaj mamy słynną malarię, tak? I można powiedzieć, że ta nazwa malaria to jest taki relikt tamtego myślenia. Malaria jako złe powietrze, prawda? My możemy dzisiaj powiedzieć, że gdzieś na zewnątrz jest takie złe, chorobliwe, brudne powietrze. A potem pojawiają się nowe i nowe jakby teorie eksplanacyjne, które z naszego punktu widzenia są bardziej, można powiedzieć, racjonalne. One są związane z przenoszeniem zarazy poprzez ludzi, poprzez przedmioty i na odległość. To jest między innymi Fracastoro. I teraz tak, według takiego bardzo ważnego włoskiego historyka gospodarczego, Gwidona Alfaniego, ta zaraza istotnie była czymś, co przemodelowało nasz świat.
Już David Hellihy w 1997 roku stwierdził, że czarna śmierć jest jednym z najważniejszych akceleratorów odejścia od gospodarki feudalnej i narodzin renesansu. Po Hellihym Alfani zaczyna pokazywać na bazie takich bardzo skomplikowanych, ale także bardzo rzetelnych analiz prowadzonych na olbrzymich bazach danych, takich danych oczywiście ekonomicznych, gospodarczych, że istotnie to jest taka zaraza, która zmieniła gospodarczo nasz świat i faktycznie przyczyniła się do rozkładu systemu feudalnego, ale późniejsze zarazy, późniejsze epidemie dżumy już nie miały takiego wpływu i takiego impaktu, na przykład na redystrybucję dóbr. I co ciekawe, Alfani pokazuje, że obok czarnej śmierci, takim czynnikiem, który faktycznie miał wpływ na redystrybucję dóbr w społeczeństwie, przede wszystkim w społeczeństwie europejskim, były potem wydarzenia pierwszej połowy XX wieku, czyli dwie wielkie wojny światowe. Czyli widział Państwo wielkie katastrofy, wielkie klęski, klęski żywiołowe, elementarne, takie jak dżuma, ale także takie klęski jak wojna, wielkie wojny dwie światowe, mogą zmienić jakby trajektorię działania naszego społeczeństwa w każdym wymiarze, gospodarczym, kulturowym, ale także odnośnie do różnych urządzeń społecznych. Pani doktor, jeszcze zapytać, wracając do tego do Camerona oczywiście, czy była wtedy świadomość, że jakoś te złe powietrze morowe przenosi się z człowieka do człowieka? Czy były próby izolacji właśnie i gdzie one były, czy nie były, jak ludzie... Jak wtedy próbowano walczyć społecznie z tą epidemią? W 1377 roku zostaje wprowadzona po raz pierwszy kwarantanna i dzieje się to w Raguzie. Oczywiście ta pierwsza kwarantanna to nie jest 40 dni, tylko to jest jeden miesiąc, czyli plus minus 30 dni. Później ten model zaczyna rozpowszechniać się na te terytoria, które są pod władztwem weneckim. Tak, bardzo szybko zauważono, że zaraza może rozprzestrzeniać się na odległość przez powietrze i to jest ta koncepcja miazmatów, ale także bardzo szybko, bo na początku XVI wieku liczni lekarze, zwłaszcza lekarze włoscy, a przede wszystkim Girolamo Fracastoro, zauważają, że jest coś takiego jak nasiono zarazy. My byśmy mogli to jakby przenieść na to, co rozumiemy jako bakterię. Oczywiście nikt wtedy nie myślał o bakteriach, bo bakterie to jest dopiero Pasteur i koniec XIX wieku. W każdym razie uważano, że jest coś takiego jak nasiono zarazy, które można przenieść na odległość za pomocą przedmiotów. Kiedy takie nasiono zarazy przyklei się do jakiegoś przedmiotu i zostanie przeniesione na przykład przez kupców, może przenieść się poprzez bezpośredni kontakt, czyli przez dotyk, kiedy nasiono zarazy na przykład przeskakuje ze mnie na pana profesora Kopczyńskiego. Dziękuję. Przepraszam, jest pan najbliżej. Ewentualnie może przenieść zaprotestować się na odległość, jeżeli zostanie przyklejone do atomu powietrza. Już w tym czasie oczywiście jakby jest nawrót do demokratyńskiej teorii atomistycznej budowy wszechświata. Dla niektórych oczywiście filozofów, lekarzy i przedstawicieli kościoła to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Niemniej już Fracastoro o tym mówi. I teraz pojawia się pytanie, jaki jest mechanizm przenoszenia. Tak? To jest coś na zasadzie sympatii, antypatii. No, dla nas sympatia, antypatia jest czymś banalnym. Tak? Ale to jest przyciąganie i odpychanie w tych kategoriach arystotelesowskich jeszcze. Jeżeli nasiono zarazy poczuje sympatię, czyli będzie przyciągany przez kogoś, przeskoczy na tę osobę i zacznie tam kiełkować, niczym roślina. Jeżeli poczuje antypatię, to niemalże sprawczo poszuka sobie kogoś nowego, na kim będzie mogło zakiełkować. I z tego myślenia podwójnego biorą się rozmaite na urządzenia społeczne, które mają zapobiegać przenoszeniu się zarazy. To jest kwarantanna, to jest izolacja, to jest budowanie miejsc odosobnienia, takich jak lazarety. I teraz gdzie powstają pierwsze
lazarety. One powstają oczywiście we Włoszech, przede wszystkim w Wenecji. I jak zauważyła taka brytyjska historyczka młodego pokolenia Jane Kershaw Stevens, ta nazwa lazaret to jest taka troszeczkę wynaturzona nazwa pierwszych szpitali epidemicznych, które powstają na jednej z wysp Laguny Weneckiej, na której jest założony szpital pod wezwaniem Matki Świętej z Nazaretu. I skąd właśnie Nazaretto, Lazaretto, stąd ta nazwa. Pojawiają się rozmaite systemy przydawania czegoś, co się nazywa paszportem zdrowia. Listów uwierzytelniających, że ktoś pochodzi ze zdrowego terytorium i nigdy nie miał kontaktu z zarazą. Pojawiają się nowe formuły kontroli ruchu ludności. Osoby, które chcą wyjść z danego miasta, otrzymują specjalne paszporty zdrowia, bądź na przykład żetony, które umożliwiają im wyjście i powrót do miasta. I tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie NPI, tak, czyli non-pharmaceutical interventions, które stosuje się współcześnie, to nie jest tylko czas Hiszpanki, ale tak naprawdę jest czas dżumy. Wszystkie możliwe lockdowny, zamykanie szkół, ograniczenia ruchu ludności, to wszystko zostało wymyślone dzięki dżumie. No właśnie, mam taką jedną uwagę, która mi przyszła do głowy, że jednak myśl wyprzedza empirię. Bo oczywiście nie ma ziarn zarazy, ale są bakterie, które są odpowiednikiem ziarna. Wymyślono ziarno, ale to ziarno później znalazło swoje empiryczne uobrazowanie, że tak powiem. Bo ja chciałem teraz zapytać ciebie, Krysiu, właśnie o te sposoby, jak to oceniasz, bo właściwie z tego wynika, że podstawowe metody zapobiegania szerzeniu się epidemii właściwie wymyślono już w owym średniowieczu, tylko że ciągle wspominał o tym Dekameronie. Oni też siedzieli w odosobnieniu, uciekli z głównego miasta, prawda? No pewno tak. Pewno tak, rzeczywiście. Najpierw jest jakaś intuicja, poezja, literatura, historia, a potem badania empiryczne. Ale tak na przykład nie wiemy, być może Państwo wiecie, jak ludzie te ograniczenia przyjmowali. Czy to było tak, że akceptowali, czy też był jakiś bunt. Mówienie, no to jest jakieś no właśnie niszczenie, nie wiem, przyjaźni, normalnego życia, czy raczej to kupowali. Ale jeszcze, skoro już pan profesor mnie zapuścił do głosu, to ja bym coś do tej historii Hiszpanki dodała, ponieważ to nie jest tak, że Amerykanie, zwłaszcza uczeni, zapomnieli. Otóż University of Columbia, czy Columbia University, od lat prowadzi badanie nad ludźmi, którzy się urodzili w roku 19 i 18 ubiegłego wieku, czyli wtedy, kiedy była Hiszpanka. I ponieważ to bogaty uniwersytet, to przez 60 lat prowadzą te badania. Porównywano różne parametry psychologiczno-ekonomiczne, łącznie z prawnymi, tych roczników z rocznikami dwa w przód i dwa w tył. Okazało się, że efekty sięgają właśnie tych 60 lat. To są ludzie, którym się gorzej powodzi, którzy krócej żyli, którzy częściej trafiali do więzienia, którzy kończyli swoją edukację na niższym poziomie. Czyli coś jest takiego, co ta choroba pozostawiła. I jak będziemy rozmawiać o skutkach pandemii dzisiejszej, to my też jeszcze nie wiemy, jak to będzie. Na razie wiemy, że po ozdrowieniu również są jakieś efekty uboczne, neurologiczne czy neurofizjologiczne. Nie wiadomo, jak długo to będzie. Także tu jest jakiś problem, ale powiedziałabym tak, no w końcu jestem psychologiem, więc muszę to powiedzieć, że ludzie nie chcą pamiętać o różnych rzeczach, no po to, że to jest bardzo nieprzyjemne. Ale też tu pan profesor się trochę zapędził, jak powiedział, że nie było zupełnie oczekiwane to, co nas trafi. Otóż było.
Otóż było, jak tylko prawie nikt nie czyta raportów WHO, zwłaszcza jak prawda Trump odmówił płacenia forsy i w ogóle ta organizacja była dewastowana publicznie i ośmieszana. Otóż oni mówili, że słuchajcie, jakiś wirus zwierzęcy nas dopadnie i tylko, że właśnie ludzie, którzy powinni się na to jakoś przygotowywać, czyli kolejne ekipy na całym świecie, no zdaje się, że nigdzie niczego nie zrobili, bo właśnie chyba taki mechanizm nierealistycznego optymizmu na poziomie makro tu się zdarzył, że nas to nie dotyczy, może innych kiedyś na innej planecie, no ale nas nie, my nie będziemy, nam się to nie przydarzy. A jeśli chodzi jeszcze o historię, to tak mnie to bardzo ciekawiło, co żeście mówili, bo rzeczywiście widziałam pewne analogie, ale też myślę, to zwłaszcza w tym, co pani mówiła o tym wyjaśnianiu, prawda, jak ludzie sobie na różne sposoby wyjaśniają, to badacze, tacy powiedziałabym pewno może bliższy socjologii, ale i psychologowie, robili takie podsumowania różnych pandemii na podstawie tego, co już było dostarczane empirycznie od kilkudziesięciu lat. Mówię o SARS, mówię o AIDS, no, również z tej Hiszpanki doświadczeń korzystano. I tam się okazało, że to chyba tak już mniej więcej w 90-tych latach pierwsze takie podsumowania duże się okazywały, że są takie etapy właściwie każdej pandemii, to co jest wspólne, to nie wiem czy państwo to potwierdzą, że pierwszy to jest strach i nie ma jeszcze żadnego wyjaśniania. Oni tak mówią, a ja się z tym nie zupełnie zgadzam, bo mi się wydaje, że się przeplatają te etapy, ale niech będzie. Wielu badaczy twierdzi, że to jest osobny strach, a potem szukanie przyczyn i odpowiedzialności. No i tutaj, no to pewno jest jeszcze nie w tym miejscu, tutaj się bardzo wyraźnie kierujemy ku władzy, z powodów jakich to za chwilę, jeżeli będzie trzeba, to powiem. Krysiu, jeżeli mogę cię przerwać i poprosić, żebyś już poszła teraz tym tropem, bo pani doktor powiedziała, że przecież to, co spowodowała dżuma, to był po prostu niesłychany wybuch właśnie szukania kozłów ofiarnych. Tutaj te antysemityzm wtedy wybuchł ze szczególną mocą. Kształtowały się tam różne stereotypy do dzisiaj pokutujące, podejrzewam. I właściwie jak to jest z naszą epidemią, bo przecież ty to dosyć szczegółowo zbadałaś. Ale z naszą epidemią to jest różnie. I ja to zbadałam w Polsce, ale w tej chwili, właśnie parę dni temu, przeczytałam Krastewa, który opisuje badania finansowane przez Unię w 12 krajach, 16 tysięcy osób i tam pokazuje, jak właśnie się różnicuje. I to jest podobnie jak w Polsce, ale Polska jest tylko jakby jednym wzorcem takiego zachowania i potem od czego to zależy, bo to pewnie jest najciekawsze, w którym kierunku idzie to przypisywanie. Więc rzeczywiście takie dwie grupy wyjaśnień potocznych oczywiście znajdują się w Europie, bo to badania były tylko dotyczące społeczeństw europejskich. Pierwszy nurt to jest władza, czyli to, czego władza nie zrobiła albo co zrobiła źle, a drugi nurt to są zachowania ludzi. No i teraz zastanawiano się, jak to jest w różnych krajach. W Polsce ewidentnie częściej obarczano odpowiedzialnością władzę. No, również dlatego, że w Polsce chyba bardziej może niż gdzie indziej ta polityka razem z epidemią czy z pandemią tworzyła strasznie burzliwą mieszankę. I jeszcze w dodatku były wybory, prawda? I wtedy się różne takie zachowania władzy ujawniły, które no, sugerowały, że ta władza mniej troszczy się o zdrowie obywateli, a bardziej o własną kieszeń, jak również o to, żeby nie ponosić żadnej odpowiedzialności za błędne decyzje, pamiętamy odpowiednie uchwały. Ale to nie jest tylko fenomen polski, bo władza no, zawsze, jeżeli ma być akceptowana,
to musi ona no, jakieś zadania ważne dla społeczeństwa realizować. Na przykład powinna mieć jakieś zapasy. Powinna mieć jakieś, nie wiem, no, powiedzmy zapas maseczek chociażby. Tego nie było. I teraz kto tak najbardziej idzie w kierunku obwiniania władzy? Okazuje się, że to zależy od tego, ile ludzi w takim samoopisie przypisuje siebie do grupy ofiar pandemii. To jest ważne i niestety w tym raporcie Krastewa i jeszcze jakiś drugi tam autor jest, ja w tej chwili nie pamiętam, to można znaleźć w internecie ten raport. Oni mówią, że w Polsce jest zdecydowanie, zaraz przypomnę sobie tutaj ten procent, żeby nie pokręcić. No słuchajcie, średnie w Europie na pytanie, czy dotknęła pana osobiście pandemia zdrowotnie, ekonomicznie, odpowiedzi są takie. Średnie w Europie 14% tylko ekonomicznie, przepraszam, to jest w Polsce, 14% tylko ekonomicznie, 47% zdrowotnie, nie dotknęło 39, a w Europie jest tak, nie dotknęło 54, dotknęło ekonomicznie tylko 16% i dotknęło, bo zachorowałem ja bądź ktoś mój bliski, 30%. Czyli widzicie państwo różnicę, prawda? No i potem zresztą pokazują ci autorzy, jak to jest w innych krajach. I rzeczywiście tam, gdzie jest więcej tych ofiar, czy to ekonomicznych, a zwłaszcza zdrowotnych, tam odpowiedzialność władzy jest większa. Ale Krastew jest socjolog, ja jestem psycholog. Ja bym dodała jeszcze coś więcej. I z innego poziomu tłumaczenia. Mianowicie to jest tak, że ludzie władzy są na widoku. Po prostu nie tylko mają pewną rolę do odegrania, ale również oni się pokazują, oni coś mają wyjaśniać. I te obiekty, które są bardzo widoczne, bardzo często są przedmiotem właśnie przypisywania im odpowiedzialności. To robiono nawet na nieożywionych obiektach, które jeżeli są częściej pokazywane, to im się przypisuje sprawstwo różnych rzeczy. Więc tutaj też jest coś na rzeczy. I co jeszcze, Julku, chciałeś? Bo ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że jednak ten kozioł ofiarny to doktorantka z tego twojego dawnego wydziału, z psychologii, przysłała mi, gdy przygotowywałem seminarium, które właśnie odbyliśmy w zeszłym semestrze z moimi studentami, co najmniej 5 artykułów po angielsku oczywiście, i brytyjski, amerykański, i polsko-amerykańskie, które zawierały w tytule jakoś określenie kozła ofiarnego. Więc to wydaje mi się jednak dosyć znaczące, że jednak te kozły ofiarne tutaj się też pojawiły. No ale jeszcze chciałbym też... A władzy jako kozła ofiarnego tam nie było, bo ja uważam, że czasami właśnie władza tak, jest kozłem ale ofiarnym. Ciekawiło mnie, żebyś powiedziała jeszcze, od czego też zależy właśnie słuchanie władzy, w to, że wykonuje się te restrykcje. Dobra. Bo wydaje mi się, że to jest niezwykle istotna kwestia, i zwłaszcza dla Polski też jest szczególna, moim zdaniem. Tak, ale właśnie i to najpierw wydawało mi się, że to tylko dla Polski, ale potem zrozumiałam, że nie, ponieważ to się zmieniało. Ja mogę powiedzieć najkrócej tak, że pierwsze badanie, jakie zrobiłam z Konradem Majem z SWPS-u, to było badanie koniec marca. I tam pytaliśmy o to, taka dosyć rozbudowana skala, kilkanaście pozycji, co do czego się przyznajesz, że robisz i akceptujesz, co zaleca władza, czyli tam maseczki, dystans, niewychodzenie bez potrzeby, kary za wyjście z zamknięcia i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, ku mojemu zdziwieniu, bo miałam ciągle taki obraz Polaka, buntownika, co to właśnie będzie robił, jak chce, a władza nie chce gada, 80%, a czasami 82% reprezentatywnej próby zachowywało się w sposób deklarujący, że tak, że oni tego słuchają i tak robią. I wtedy znowu dla mnie był to szok.
Otóż najsilniejszym czynnikiem przy zauważaniu wszystkich innych, czyli to nie były proste korelacje, tylko trochę poważniejsza analiza, to była nieufność. Im bardziej nie ufam, tym bardziej, no, można powiedzieć, dzisiaj bym powiedziała, tym bardziej liczę sam na siebie. I co robię? To, co robili wszyscy ludzie. Robię dystans, no, zasłaniam się jak mogę. Nie lubię tych, czy nie akceptuję tego, że ktoś ucieka z kwarantanny. I to było, i jeszcze był drugi czynnik. To było takie ogólne przekonanie, że świat otaczający mnie jest zły. Ale to już było troszkę słabsze. No poza tym, jak zawsze, zmienne demograficzne, kobiety bardziej, starsi bardziej. Nie było wtedy żadnych związków z postawami politycznymi ani akceptacją jakichś partii, poza jedną, że konfederaci deklarowali, że najmniej tego przestrzegają. No można to tłumaczyć, że też byli stosunkowo młodszą grupą, ale nawet przy kontroli wieku, bo myśmy to robili, tak było. Czyli tu taka jedyna różnica. Potem zrobiliśmy badania przy końcu maja, przełom maja i czerwca, i wtedy jeszcze rzeczywiście była przewaga tych deklaracji, że owszem, ale o 20% mniej. Natomiast o 20-kilka% więcej było przekonań, że to jakaś bójda na resorach, że firmy farmaceutyczne, no czyli spiski, czyli już pierwszy kozioł ofiarny, tak Jurku, szukałeś ich. To właśnie są firmy farmaceutyczne, które, prawda, tutaj nam opowiadają, jakie to zło jest złem, a naprawdę chodzi o to, żeby zarobili na wszystkim, co się da, maskach, lekach, witaminkach itd., itd. Ale też wtedy, i to jest ciekawe, pojawiły się takie pierwsze jaskółki, że to, jak myślisz politycznie, jakie masz postawy, kogo akceptujesz w polityce, mało tego, czy widzisz przejawy autorytaryzmu władzy, to zaczynało mieć wpływ na to, czy przestrzegasz, czy nie przestrzegasz tych zaleceń. No i wynik pierwszy był oczywisty, że jeżeli jesteś zwolennikiem rządzącej władzy, czy tam partii rządzącej, to różnie było. Myśmy pytali to i na poziomie deklaracji partyjnych, i na poziomie, na kogo będziesz głosował w wyborach prezydenckich. To było tak, co było dosyć proste i oczywiste, że no wtedy zwolennicy rządzących deklarowali, że przestrzegają. Ale krótko. Bo już 6 tygodni potem było badanie, kiedy właśnie te, taka jest moja interpretacja, kiedy właśnie różne zachowania, no, na granicy prawa, bym powiedziała, były obserwowane, i takie też deklaracje polityków, że tutaj właściwie to już epidemii nie ma, prawda, wybory się odbyły, żadnego wzrostu pandemicznego nie ma, hulaj dusza, piekła nie ma, to wtedy, i to też było niebezpieczne, bo wtedy się, ale odwróciły się takie też trendy, bo również ci, którzy byli związani z PiS-em, no nie deklarowali, że już nie przestrzegają tych reguł. Czyli się poszerzyła grupa tych ludzi, którzy no mogą roznosić chorobę tak naprawdę. I jeszcze jeden ważny wynik, to też z Konradem robiłam, mianowicie okazało się, że ci ludzie, bez względu właściwie na to, to jest ważny wynik, on może jest ważniejszy tak społeczno-politycznie niż epidemiologicznie, ale ci ludzie, którzy widzieli więcej przejawów autorytaryzmu, tylko widzieli, nie było tam pytania, na ile to akceptujesz, to im więcej tego widzieli, tym mniej chcieli czy deklarowali, że przestrzegają zaleceń. A jeszcze później w innym badaniu z Beatą Urbańską i z Piotrem Radkiewiczem, ale to też była wiosna czy czerwiec pewno, okazało się, że również ocena praworządności, ale bez pytania, bez użycia słowa praworządność, bo to by nie miało sensu, tylko pokazanie różnych przejawów. Im bardziej ludzie, czy częściej, czy mocniej widzieli te przejawy,
tym mniej akceptowali to, co władza mówi, że należy robić, czy lekarze również. To jest ważne, że to, że jakby zaczęto jakoś widzieć, może słusznie, może nie, tych ekspertów, którzy się pokazują z władzą. To jest w ogóle jakiś ciekawy fenomen. Czy tak naprawdę musiało być, czy to tak jest zawsze? Nie wiem, jak to tam było w przeszłości. W każdym razie ten związek wyraźnie się pokazał. No, słabsza, ale również istotna była korelacja negatywna między deklaracją liberalnych postaw a przestrzeganiem. No i to jest oczywiste. No i oczywiście podejrzewam, że większość z Państwa czeka na to, a czy to można tak sądzić, że to posłuszeństwo wobec tego, co mówi władza i lekarze, to jest przejaw autorytaryzmu, czy nie? No ale to chyba po przerwie powiem o tym. Dobrze, ja mam teraz taką propozycję, żebyśmy zastanowili się nad skutkami epidemii, tymi zwłaszcza długofalowymi. W tym rozumiem, że pan profesor chciał o tych ekonomicznych, ale ja bym chciał zacząć od bardzo prostej rzeczy. W jaki sposób i czy epidemie wpłynęły jakoś na myśl naukową, na myśl medyczną, po pierwsze. Po drugie, no, jakoś bardzo mnie ciekawi, zwłaszcza w przypadku jednak tej dżumy średniowiecznej, jak to wpłynęło na ten niezwykle ważny element ówczesnej kultury, na religijność, bo przecież to ciemne średniowiecze zaczyna się tak naprawdę po dżumie, czy od dżumy się zaczyna. Więc to jest moje pytanie. Może zaczniemy od pani doktor. Z pewnością jest tak, że dla medycyny epidemie chorób zakaźnych stanowiły wielkie wyzwanie. To dzięki walce z ospą prawdziwą mamy szczepionki, tak? To jest jedna z ważniejszych, być może jedno z ważniejszych dokonań medycyny, odkrycie szczepień ochronnych. Koniec XVIII wieku, wiejski lekarz angielski Edward Jenner zauważa, że osoby, które mają kontakt z krowami, zarażają się chorobą odzwierzęcą, ospą krowią, a następnie w trakcie kolejnych fali ospy prawdziwej, jednej z naj, można powiedzieć, straszniejszych chorób zakaźnych minionych wieków, osoby te albo w ogóle tą chorobą się nie zarażają, albo przechodzą ją bardzo łagodnie. To jest taka potoczna bardzo wiedza. Osoby mieszkające na angielskiej wsi też widzą taką korelację, tylko oczywiście w żaden sposób jej sobie nie tematyzują, tak? Ponieważ to są zwykłe, proste osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, nie są nauczone widzieć pewnych zależności i rozmyślać nad tymi zależnościami. Tak czy inaczej, Jenner wprowadza szczepienia ochronne, czyli wakcynację. Razem ze szczepieniami od razu rodzą się ruchy antyszczepionkowe. Przed wakcynacją są także inne. No proszę, to też nie nowość. Absolutnie tak. Od razu, w zasadzie w tym samym roku, kiedy Jenner wydaje swoją książeczkę dociekania na temat skutków ochronnych ospy krowiej, pojawiają się pierwsze głosy mówiące o tym, że taka forma zabezpieczania ludności przed zachwyceniem choroby jest jej zbyt lęcaniem. Tak czy inaczej, jeszcze wcześniej pojawiają się próby ochrony przed tą chorobą, to jest między innymi wariolizacja, czyli przeszczepianie, transplantowanie, kiedyś mówiono, zakaźnika ospowego od osoby chorującej na ospę prawdziwą do osoby na tę chorobę niechorującą. Więc to jest więc szczepienia ochronne to na pewno jest coś, co zawdzięczamy walce z epidemiami. A następnie po rewolucji laboratoryjnej, rewolucji bakteriologicznej, mamy pierwsze bakteriostatyki, a następnie antybiotyki.
to wskutek walki z taką chorobą zakaźną, jaką jest syfilis, mamy pierwszy działający bakteriostatyk Salvarsan w 1909 roku w laboratorium Paula Ehrlicha. Jego japoński współpracownik odkrywa lek przeciwko tej strasznej chorobie. Wiadomo, potem wchodzą antybiotyki odkryte zupełnie przez przypadek. W 1941 roku powstaje pojęcie antybiotyku. I właśnie z jednej strony szczepienia ochronne, a z drugiej strony antybiotyki albo szerzej chemioterapeutyki stają się takim armamentarium medycyny, które sprawia, że wchodzimy do zupełnie nowego świata, czyli naszego świata. Świata, w którym mamy taką, można powiedzieć, ułudę bezpieczeństwa biologicznego. Bo z jednej strony szczepienia mają nas chronić przed zachorowaniem, tak myśli potocznie bardzo wiele osób, że nie chronią przed, że nie dają nam możliwości lekkiego przejścia choroby, tylko chronią nas przed zachorowaniem, co nie jest prawdą oczywiście, ale to jest myślenie potoczne. No i z drugiej strony mamy oczywiście antybiotyki, które sprawiają, że wiele chorób, które do lat 40. XX wieku były chorobami w zasadzie śmiertelnymi, stają się czymś banalnym i oczywistym. Czymś, z czego możemy wyjść obronną ręką. I jeszcze wracając, tylko ostatnie zdanie do szczepień ochronnych. Dzięki szczepieniom ochronnym eradykowana została właśnie ospa prawdziwa. Ostatni raz wakcynację przeciwko ospie prawdziwej przeprowadzono w 1980 roku, więc ja zakładam, że część z nas na tej sali już nie była wakcynowana. Więc w takiej sytuacji, gdyby ta choroba wróciła... Myśmy byli chyba, to tu siedzimy. Właśnie, no, tak jak powiedziałam, część z nas na pewno nie była, a część była jeszcze. Więc w sytuacji, gdyby ta choroba wróciła, co oczywiście jest możliwe z różnych przyczyn związanych z przechowywaniem wirusa variole vera w laboratoriach w dwóch krajach, no, część z nas byłaby podatna na zachorowanie i najprawdopodobniej albo zostałaby przez tę chorobę zabita, bądź stałaby się inwalidami. To była choroba, która sprawiała, że ludzie stawali się inwalidami, tracili wzrok, tracili zmysł czucia i tak dalej. Dziękuję. Czy pan profesor do tego też może jeszcze coś dodać? Bardzo proszę. Tak, to bym bardzo tutaj chciał parę takich... Ale nie za długo. Dobra. Jedna uwaga. Wspomniała pani o Paulu Ehrlichu i o Salvarsanie. Ja tutaj pani z kolei profesor wspomniała o tych wielkich korporacjach. Tak jak się mówi o kompleksie militarno-zbrojeniowym, czy przemysłowo-zbrojeniowym, tak samo można z tego, co pani profesor mówiła, jest takie przekonanie o tych złowróżnych koncernach farmaceutycznych. To jest początek. Paul Ehrlich mianowicie zawarł umowę z Hextem, który się zajmował wtedy barwnikami odzieżowymi, tak jak większość tej chemii niemieckiej, i usiłował ujść w jakieś inne pole. I Hext poszedł wtedy w farmację. Zasada była taka, że badania Ehrlicha były finansowane z Salvarsanem, no bo to syfilis to dość powszechna wtedy choroba. I klienci, którzy gotowi zapłacić są za to, żeby się wyleczyć z tego. Zyski były podzielone, to znaczy między Instytut właśnie Ehrlicha i jego zespół i Hexta. I tak się, że tak powiem, zaczęło. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której tutaj pani wspomniała, to są te kwarantanny. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że one nie działają do końca. Wiemy z opisów podróżników podróżujących po Włoszech, że niektórzy z tych sprawdzaczy, czy mają to boletino di sanità, czy nie, to po prostu za odpowiednią monetę wystawiali takie boletino di sanità, a jak widzieli takich magnackie... Jak widać, to też jest zwyczaj, który zawsze panuje. Ale do dzisiaj to przecież jest. Ale jak widzieli takie znaczne magnackie już naszych magnatów jadących w większym orszaku, to już nawet się nie zbliżali, no bo to nie warto. To jest ktoś zbyt ważny, żeby go zaczepiać. Więc to też jest.
Padło, tak, o tych szczepieniach pani powiedziała, o Jennerze. I tu jest jeszcze ten drugi taki sukces medycyny, niewątpliwie dzięki szczepieniom, taki globalny, taka całkowita eradykacja. To znaczy jest ospa i jest polio. Ja pamiętam, ja byłem szczepiony na Hajne Medinę, czyli na polio. To było przez wypicie. W Polsce tak mniej więcej w latach 60., bodajże 59., to jest 5 tysięcy przypadków. Natomiast wśród dzieci, bo to jest wśród dzieci. Natomiast po tym jak Koprowski, bo Koprowski, absolwent tego uniwersytetu, był wynalazcą, prawda, tej pierwszej wersji tej szczepionki. I kiedy ona była testowana, to znaczy to była ta wersja C taka, bo pierwsza to była Koprowski i jego współpracownicy sami wypili. A druga wersja była na niewielkiej grupie próbnej, trzeci jakby ten etap C eksperymentu. Koprowski się porozumiał z Państwowym Zakładem Higieny i tutaj były tu była robiona ta trzecia, właśnie w Polsce. Nie twierdzę, że to ja, bo to było trochę wcześniej. I to był eksperyment. Odwołuje się, pije do tych wszystkich, którzy mówią, że te szczepienia, co są teraz, to jest eksperyment. Proszę Państwa, eksperyment to był, jak Jenner zaszczepił Jamesa Phippsa. Eksperyment to był wtedy, kiedy było z tym polio. Liczba zachorowań w Polsce spadła z 5000 do 300. Trzy razy dziennie. W tej chwili przy tylu dziesiątkach, jak nie setkach milionów, to już nie jest eksperyment. Więc to tylko tak, przepraszam, uczę, więc mam takie nauczycielskie jakieś. Teraz jeszcze jedna sprawa. Wspomniała pani o antyszczepionkowcach i o tej sławnej karykaturze angielskiej. No wszyscy to publikują. To jest to, jak się ludzie, bo to jest wakcynacja od krów, prawda? No więc jedna dziewczynka zaczyna muczeć, jednemu tam gościowi z nosa wyskakuje krowa czy coś takiego. Ja tak sobie pomyślałem, że jak ten, bo my chyba AstraZeneca, prawda? Że ta AstraZeneca to tam coś z małpy miała. I tak sobie pomyślałem tak, no wyrośnie ogon, nie wyrośnie. Przydałby mi się ogon, proszę Państwa, naprawdę by mi się przydał, bo wtedy bym wreszcie zrobił te rzeczy na dachu, których mi lekarze nie chcą zrobić, bo mówią, że to za mało, że jak się zawali dach, to dopiero wtedy przyjdą. A z takim ogonem bym sobie sam to załatwił. Nic nie wyrosło. To jest przykra sprawa, ale... Gdybyśmy tylko tak antyszczepionkowców widzieli w kategoriach właśnie, że im coś wyrośnie, to byłoby to niesprawiedliwe spojrzenie. Bardzo głośna sprawa to jest sprawa z roku 1902 ze Stanów Zjednoczonych. Henik Jacobson versus Massachusetts. To jest, tam chodziło o to, że w Massachusetts obowiązywało prawo, że każdy, kto... że jeżeli podnosi się, prawda, poziom zachorowalności, w tym wypadku była to ospa, to władze samorządowe mogą nakazać przymusowe szczepienia osób powyżej 21 roku życia. Jacobsen się nie chciał zaszczepić przeciwko ospie. Dostał karę $5, to jest 120 czy 220 według dzisiejszych wyliczeń, nie wiem dokładnie, ale $5. Sprawa trwała 3 lata, bo doszła do Sądu Najwyższego. I jak on argumentował? On był pastorem z zawodu, z pochodzenia Szwedem. W dzieciństwie w Szwecji był zaszczepiony i przeszedł dość ciężko. Miał, jak to się dzisiaj mówi, NOP. Ale przeżył. I dlatego nie chciał się poddać drugi raz temu zabiegowi i nie chciał, żeby jego syn też był poddany temu. Powoływał się na 14. poprawkę do Konstytucji, równe traktowanie. A wszystkich, prawda, wobec prawa i że to jest atak państwa na niego, prawda. I tam sprawę rozstrzygał sędzia w Sądzie Najwyższym John Marshall Harlan, taki, który był znany z tego, że bronił praw obywatelskich i tak dalej. Orzeczenie było takie. Uważam, że ono jest bardzo aktualne dzisiaj. A powiedział w ten sposób, że prawdziwa wolność nie może być realizowana w sytuacji, gdy panuje przekonanie, że dla zaspokojenia mojej wolności nie będę się liczył z dobrem innych. To jest bardzo klasyczne. To jest, proszę Państwa, ta wykładnia, ten wyrok Harlana z 1905 roku jest do dzisiaj stosowany w Stanach.
do dzisiaj stosowany, w czasem w bardzo kontrowersyjnych sytuacjach, jak na przykład wyrywkowe badanie posiadania, czy używania narkotyków przez studentów uniwersytetu. Czy to można, czy tego nie można. Prawda? No więc można, bo tu się na Harlana powołują. Myślę, że to jest dość istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, jako pewna nauka, po drugie, pokazujące jednak, o co chodzi w tej dyskusji z tak zwanymi świadomymi antyszczepionkowcami. Dlatego, że ten argument dzisiaj też się pojawił, że to jest przewaga państwa. Nie po to, żeśmy się wyzwolili z okowów religii, anglikanizmu w tym wypadku, nie po to, żeśmy się wyzwolili z pod tyranii, angielskiej oczywiście, żeby popaść pod tyranię medyków. To jest to samo, co dzisiaj słyszymy na ulicy. I ta sprawa Jacobsen versus Massachusetts wydawałoby się bardzo dawna i zapomniana, sprzed ponad 100 lat, ona cały czas do nas wraca w postaci tej dyskusji. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie jest zupełnie oczywiste, i my to wiemy z danych historycznych i z danych dzisiejszych też, że ci, którzy się zaszczepili, chorują ze znacznie mniejszą częstotliwością niż ci, którzy się nie zaszczepili. To jest zupełnie oczywiste. To jest prawda statystyczna. Tyle tylko, że z punktu widzenia antyszczepionkowców, miałem okazję ich poznać. Przyszli na konferencję, którą zorganizowałem o Jennerze właśnie. A to przeważnie były osoby, które miały doświadczenie we własnej rodzinie z jakimś takim dość ciężkim przypadkiem poszczepiennym. I wiecie państwo, oni nie myśleli w kategoriach statystyki, która jest zupełnie oczywista. Oni myśleli w kategoriach jednostkowych, tak jak myślał Henning Jacobson. Bo ja miałem powikłania chorobowe po tej szczepionce, jak dostałem jej, czy podobnej szczepionce, jak dostałem w młodości w Szwecji, nie narażę mojego syna na to samo. I to jest bardzo poważna, to jest bardzo poważny problem, jak sądzę. Więcej na razie czasu nie zajmuję. Na razie. Bardzo dziękuję i chciałbym od razu, żeby poprosić panią Skarżyńską, panią profesor Skarżyńską, żeby w ogóle nawiązać do tego, kto właściwie ulega takiemu myśleniu, po pierwsze spiskowemu, kim są tacy ludzie jak antyszczepionkowcy, kto tam do nich najłatwiej by przystawał według twoich własnych badań. Tak, dziękuję. To pan albo pani już powiedzieli, że to nie jest jednorodna społeczność, prawda? Ci antyszczepionkowcy. Jedni i rzeczywiście to, co pan powiedział bardzo mocno, że to jest taka nieumiejętność oderwania się od indywidualnego doświadczenia. To jest, ale to jest jedna grupa. Druga grupa to są osoby, które w ogóle mają tendencję do myślenia spiskowego. No, psychologowie, też socjologowie, ale pewno inne grupy, myślę, że historycy też mają jakieś dowody na to, że w ogóle to pewną dużą podgrupę ludzi myślących spiskowo to są tacy ludzie, którzy chcą mieć przynajmniej jakąś poznawczą kontrolę nad rzeczywistością. I to są osoby, które trudno przekonać, ponieważ one mają taką dość dużą potrzebę eksploracji świata i oni poznawczo, czy one, te osoby, są poznawczo bardzo rozbudowane. I jakby bardzo dużo czytają, dużo wiedzą, tylko że właśnie to, co wiedzą, jest oparte na właśnie selektywności lektur. No wszyscy czytamy selektywnie, poza może wąską grupą wybitnych badaczy. I to jest prawda, ale też, i to chyba Irkowi, profesorowi o to chodziło, że no, to jest taka grupa, która w naszym przypadku, ale też w innych krajach, wiąże się z pewnymi poglądami społeczno-politycznymi. Ale tutaj właśnie nie wiadomo, czy to dlatego, i bardzo trudno jest na to odpowiedzieć empirycznie, czy to jest dlatego, że właśnie w tej grupie się zdarzyły takie indywidualne przypadki, czy na przykład dlatego, że są głęboko religijne w specyficzny sposób. Pan Bóg da, Pan Bóg odbiera.
tutaj natura działa i nie ma co tutaj sięgać do. Ale też no, z naszych obserwacji wynika, że to są głównie ludzie, którzy właśnie chcą jakąś taką mieć kontrolę, że oni są no, jakoś poznawczo niezależni, że oni pokazują swój sposób myślenia. To dlaczego nie idą za nauką? No właśnie dlatego, że szukają swojego własnego wyjaśnienia. I ono jest niekoniecznie naukowe, no, znaczy najczęściej nienaukowe. A poza tym, jeszcze też empiryczny wynik, to są ludzie, którzy w ogóle są nieufni. I jeżeli nie ufam, to Krostew też pokazał. On wprawdzie badał głównie nieufność do instytucji. Jeżeli nie ufam właściwie żadnym instytucjom, to muszę sam sobie budować, konstruować jakąś rzeczywistość. Ja badałam głównie taką zgeneralizowaną nieufność do ludzi w ogóle, niekoniecznie do instytucji. No i to poczucie, że świat jest wrogi w koło i każdy tutaj czyha, żeby mi zrobić coś złego. A ja, prawda, się muszę jakoś obronić. Także ja bym to tak widziała, ale też było szersze pytanie, bo oboje państwo, pani i profesor, mówiliście o tym, co pandemie dały nauce. No, nie wiem, czy my psychologowie i socjologowie możemy tutaj jakieś wielkie osiągnięcia, ale coś mamy. Zresztą na pewno pandemia wyzwala pewien nurt badawczy. Słuchajcie, do 11 września jest zanotowany w Scholarze 131 985 tekstów naukowych, które mają w tytule psychologiczne aspekty pandemii. No to dowodzi tego, jakie jest zainteresowanie. Czy z tego płynie jakaś wielka teoria? Ja nie wiem, jeszcze moim zdaniem nie płynie, ale są takie już dosyć ustabilizowane teorie postępowania ludzi i tworzenia się postaw i zachowań w sytuacjach różnego rodzaju katastrof, nie tylko właśnie pandemii, ale w ogóle takich nieszczęść, które dotykają duże społeczności. Na podstawie tego są całkiem przyzwoite, empirycznie udokumentowane teorie. No na przykład takie, które mówią, że to jak społeczności wychodzą, to zależy od indywidualnych zasobów jednostek i tej średniej, ale właśnie wcale niekoniecznie ekonomicznej zasobności kraju. To ta pandemia też pokazuje i Krostew też to pokazuje, że to nie chodzi o ekonomiczne i raczej o dobrą organizację służb opieki zdrowotnej niż bogactwo. Tu nie chodzi o bogactwo. Może raczej chodzi o też sposób komunikacji. A drugi wynik to tacy dwaj badacze, Chris Kaniasty i pani Norris, od lat to pokazują, że to jak ludzie się w pandemii zachowują i na ile ich zachowanie powoduje, że łatwiej bądź trudniej się z niej wychodzi, to jest to, z jaką pomocą oni się spotykają i skąd mają wsparcie społeczne. I że czasami pewne oddziaływania, które mają przynieść pomoc, paradoksalnie niszczą tę społeczność i właściwie nie pozwalają z niej wyjść. No i też to, co mamy teraz, to właśnie te badania europejskie to pokazują, to konsekwencje właśnie, no powiedziałabym, społeczno-polityczne, już takie dające się zauważyć, mianowicie niezwykle podzielone społeczeństwo. I to w Polsce widać bardzo dobrze, zresztą też można powiedzieć, że są właśnie też te badania pokazują takie prototypowe kraje dla różnych wzorców postpandemicznej polityki. I Polska jest właśnie, jak to nazywa Krostew, demokracją spolaryzowaną. Była spolaryzowana, jest jeszcze bardziej spolaryzowana, ale też chodzi o to, że te
postpandemiczne nie wiem, czy można powiedzieć rozwarstwienie, bo ono w socjologii ma specyficzne znaczenia, takie podziały, dotyczą na przykład tego, właśnie jak już mówiłam, ile osób bezpośrednio się zetknęło z konsekwencjami zdrowotnymi bądź ekonomicznymi. A też ze względu na to, jak widzą motywację władzy do wprowadzania ograniczeń. To jest bardzo ważne na poprzednie twoje pytanie. To jest odpowiedź, czy to jest taka motywacja związana z pomocą, przypisywana oczywiście, czy też jest taka, żeby właśnie raczej wzmocnić kontrolę nad społeczeństwem. I co teraz widzimy, wielu autorów uważa, że to, co dzieje na granicach, to też jest jakoś usprawiedliwiane, a jest związane z potrzebą kontroli. I też to, co nie wiem, to chyba pan mówił, że tam ci, co tam stoją, to nam będą przynosić choroby i jeszcze więcej nieszczęść będzie, a mamy i tak dosyć. No i jeszcze, o czym nie powiedziałam, ale to jest strasznie ważne, zapomniałam. Mianowicie podział pokoleniowy. A, no właśnie. Ale słuchajcie, bo to jest dopiero bomba. Otóż to młodzi, przecież pamiętamy, że mówili, że nam właściwie to nic nie grozi. Tam starzy sobie umierają, no to się oczyści pole, prawda, będzie inny skład populacji i może to nie jest tak tragicznie. Otóż ale to były takie dane pierwotne, też statystyczne, przez medyków przygotowywane przecież. Że istotnie ci młodzi właściwie, jeżeli to ich chorowali, to nie umierają, w ogóle mało chorują, to jest bezobjawowo, tak, a teraz się wszystko zmieniło. Tak, ale nie chodzi tylko o konsekwencje zdrowotne, ale o subiektywne poczucie. Ja to rozumiem, ponieważ dla młodych utrata sposobu życia dotychczasowego, który się właśnie wiązał no jednak z wychodzeniem z domu, z kontaktami, z byciem w związkach miłosnych albo niekoniecznie miłosnych, ale w jakichś. No a ludziom starszym to i wyraźnie jest taki podział do 30, którzy deklarują wyraźnie więcej cierpień i również w takich narzędziach psychologicznych dotyczących siły stresu, depresji. Niejasne jest z lękiem, w różnych krajach jest różnie. A właśnie tu, dlatego w tych pierwszych badaniach młodsi mniej się bali, no bo właśnie też tak jak mówisz, były te dane z mediów wiadome. I jeszcze jest coś takiego bardzo ciekawe, to Dariusz Doliński pokazał, taki psycholog, profesor, że młodzi mają taki nierealistyczny optymizm i on ich pytał w różnych momentach pandemii, chyba ze 4 takie fale badania zrobił z kolegami i młodzi zawsze częściej niż starsi mówili, że mnie to nie dotyczy, a jednocześnie niezależne pomiary tego, co oni się nacierpieli, są właśnie takie, że oni się nacierpieli więcej i że mają takie większe poczucie strat. Bo zauważcie, to jest tak, po pierwsze problem zmiany trybu życia. Po drugie, młodzi bardzo często potracili pracę taką dorywczą, czyli pokończyły się im zasoby. Po trzecie, część osób, która studiowała w Warszawie, musiała wrócić do swoich małych miasteczek i wsi. Tam w bardzo trudnych czasami warunkach takich ekonomiczno i kulturowych musiała żyć na nowo. Wprawdzie mam takie relacje od studentów, ale to nie są żadne reprezentatywne próby, że oni coś zyskali na tym, bo jakby zobaczyli, że świat się nie kończy w Warszawie i że ludzie różnie myślą i że to nie jest tylko tak, że wszyscy są progresywni, tylko że są różni. To jest ciekawe doświadczenie. O coś jeszcze mnie pytałeś? Nie, dziękuję ci bardzo. Bo dodam, że to nie są żadne wielkie badania, ale z moim doktorem Ogrodnikiem zrobiliśmy takie badania ze studentami naszymi przez internet. Wszystko się odbywało, oni przez internet zrobili badania grupowe. I okazało się, że rzeczywiście ci młodsi, zwłaszcza jak zostali samotni w mieszkaniu, w domu, znosili to znacznie gorzej niż starsze osoby. Ale musimy już kończyć, ale mam jeszcze pytanie o skutki ekonomiczne, bo to chyba pan profesor... Ale panie profesorze, 5 minut, bo te skutki ekonomiczne są ważne, bo chciałbym, żeby każdy z państwa powiedział, jak sądzi, jakie będą skutki naszej pandemii. Ja, panie profesorze, się wyłamię z dyscypliny i opowiem o jednym skutku kulturalnym dżumy, dość istotnym jako ostrzeżenie. Proszę państwa, średniowiecze, pan tutaj użył takiego, ja się zagotowałem,
ciemne średniowiecze. Średniowiecze nie było ciemne, było pełne różnych renesansów, nie rozwijam tego. Na pewno nie ale było. Ale jednak coś mu się zmieniło po tej dżumie. No. Na pewno jednak, zaraz powiem, co się zmieniło, na pewno nie było brudne. Średniowiecze myło się w łaźni. To znaczy, proszę Państwa, taki Jagiełło to zabierał ze sobą, wiemy to z rachunków, w każdą podróż kamień mydła. Za każdym razem nowy. Ja też dowiedziałem. Za każdym razem nowy. I co się zmienia, dlaczego to jest ciemne? Może nie tyle ciemne po tej dżumie, ale brudne. I brudny jest renesans i tak dalej. Otóż ta wiedza medyczna, ten postęp wiedzy medycznej pod wpływem epidemii to jest taki, że gdzie Państwa, złe powietrze, zepsute, wchodzi do organizmu, no musimy oddychać, ale jak przez skórę wejdzie, to wejdzie go za dużo i to jest zgon. I w związku z tym, jak się Państwo, tak uważano, jak się będą kąpać, to powinni potem przynajmniej cały dzień leżeć w łóżku w szlafmycy, żeby się znowu pory skóry zasklepiły. Czy to znaczy, że ludzie renesansu uwielbiają żyć w brudzie i uwielbiają śmierdzieć? Oczywiście, że nie. Pojawia się następny nowy typ ubioru. Biała koszula, proszę Państwa. Biała koszula może być zasłonięta, ale powinien mieć kołnierzyk tutaj. I takie mankiety wystające, bo one pokazują, że ona jest biała, zmieniana 2-3 razy dziennie zresztą, że ja jestem czysty, ale ja się nie myję tak naprawdę. Żeby nie ryzykować zdrowiem, tylko twarz i ręce. W Paryżu to czasem można to dzisiaj patrzeć. Czasem można, ale że oczywiście świat zapachów staje się niesłychanie intensywny, żeby się chronić przed tym światem zapachów. Rozpowszechniają się bardzo mocno perfumy, chusteczka naperfumowana, którą można zasłonić usta. W ten sposób powiedziałem tak, to wyrazma z Rotterdamu jest, ale tu u wszystkich jest. Łaźnie zniknęły. Kiedyś miasto było pełne łaźni. A czym jest łaźnia? Łaźnia średniowieczna. Proszę Państwa, łaźnia średniowieczna jest połączeniem zamtuza z fitness klubem. Bardzo często jest tak, że po ślubie wesele idzie do łaźni. Wchodzą do tych bali, jedzą, piją. W łaźniach dzieją się rzeczy straszne. Zginął w 1227 roku ni mniej, ni więcej tylko Leszek Biały właśnie w łaźni. Scena jak z Hitchcocka, masa pary, bo to jest taka, prawda? I tutaj zbiry wpadają i go zabijają. W łaźniach działy się rzeczy straszne, ale w łaźniach działy się też rzeczy moralnie okropne. Współżycia różne, jakie nie powinny być i tak dalej, potępiane przez moralistów. Moraliści nie pomogli, ale jak przyszli lekarze, to łaźnie zniknęły. Zamtuzy nie zniknęły, co prawda, prowadziły je w miastach żony katów. Można było złych różnych związków użyć, zgrzeszyć można było, nie trzeba było przy tym myjąc się ryzykować życia. I tak to mniej więcej było do XVIII wieku, a właściwie do XIX. Właściwie do XIX, kiedy doceniono zalety wody. Więc to jest, jeśli chodzi o tę zmianę kulturową. Myślę, że ona jest dość istotna, szczególnie z punktu widzenia producentów mydła, prawda? No i trochę zaskakujące, jak o tym pomyśleć. Ale ja nie myślę, że nasza Dobrze, epidemia a co z tą ekonomią? Czy pan jeszcze chce coś powiedzieć? Ja. Czy pani druga? Proszę bardzo, jak macie coś do ekonomii, proszę bardzo. Znaczy ja pozwolę sobie wrócić raz jeszcze do wybitnego włoskiego historyka gospodarczego Gwidona Alfaniego i naprawdę polecam Państwu lektury jego tekstów, zarówno tekstów naukowych, jak i popularno-naukowych skierowanych do szerokiego odbiorcy. W połowie 2019 roku Alfani zadał takie pytanie właśnie w ramach tekstu popularno-naukowego skierowanego do odbiorców o różnym backgroundzie naukowym i społecznym. Czy ta pandemia, z którą właśnie się borykamy, doprowadzi do redystrybucji zasobów i do kolejnej wielkiej zmiany społecznej? I Alfani napisał wprost, nie, to nie jest ten typ pandemii, to nie jest ten typ kryzysu, to nie jest ten typ katastrofy, która może zmienić trajektorię rozwoju społecznego. Dlaczego? No między innymi chodzi o śmiertelność albo umieralność w populacjach.
Alfani stwierdził, że najprawdopodobniej nierówności zostaną scementowane, o ile nie pogłębią się. I tutaj jakby ciężko budować albo dawać jakiekolwiek prognozy na przyszłość, ponieważ jest tak wiele czynników, które odpowiadają za zmianę społeczną, że takie jednoczynnikowe myślenie, epidemia albo pandemia, następnie jakaś wielka zmiana gospodarcza, tak? To jest troszeczkę za mało. Niemniej właśnie intuicja Alfaniego, że nie dokonamy progresu, tylko raczej będziemy utrwalać już zastane podziały, jest słuszna. Aczkolwiek zobaczymy, co się stanie dopiero w następnych latach. No, już widać pewne zmiany ekonomiczne. Wszystkie kraje tracą równowagę finansową. Jest coraz bardziej akceptowane zadłużanie. Odchodzimy. Różne kraje, takie niby liberalne, na przykład Francja, że już nie PKB, jego wzrost, ale inne czynniki, jak na przykład zrównoważony rozwój, są ważniejsze. No to wszystko się dzieje. Z globalizacją zaczynają się problemy. To się wszystko dzieje, ale ponieważ musimy już kończyć, to ja powiem tak, ale też pandemia, jak każdy kryzys, powoduje też różne pozytywne zmiany. No to ja uważam, że to, że ludzie mogą teraz w przedsiębiorstwach negocjować warunki pracy typu, że nie muszą codziennie latać na 8 albo na 7.30, że mogą pracować w domu, że ludzie widzą, że jak związek, prawda, jak się siedzi w domu na okrągło i już widzi się, że trzeba coś w tym związku zmienić, to można szukać pomocy u terapeutów, że teraz się ludzie nie wstydzą chodzić do terapeutów, że się rozwijają dzięki temu, że jest bardzo dużo innowacyjności właśnie w przedsiębiorstwach. Ja miałam przyjemność w takiej debacie uniwersyteckiej uczestniczyć z panią, która jest taką, tak to się mówi, PR-owcem w jakiejś wielkiej korporacji. Ona mówiła, podawała fakty, ile się pozytywnych rzeczy zmienia, wymuszonych przez te warunki. Oczywiście jest teraz coraz więcej badań nad minusami i plusami pracy zdalnej, ale trzeba wiedzieć, że jeżeli człowiek się na nią zgadza i może ją wybrać, to jest jakieś rozwiązanie, a na pewno dla przedsiębiorstwa to są niższe koszty. Koszty psychologiczne się ponosi, ale przy hybrydowym ustawieniu pracy, jakichś kontaktach z innymi ludźmi, to się da zrobić, bo właściwie to w tej pandemii poza zdrowiem najbardziej cierpimy na samotność. Ale dzięki temu, że mamy media i w ogóle ile ludzi się nauczyło obsługiwać media, no, to jest też jakiś progres. No niestety niektórzy twierdzą, że to używanie sztucznej inteligencji niestety będzie coraz powszechniejsze i to jest jakieś niebezpieczeństwo dla ludzi, no, ale też jest być może jakieś dobrodziejstwo. Więc ja sądzę, że no, te ofiary są straszne i nie można o tym zapominać, bo też wyliczenia Waszyngtońskiego Uniwersytetu są inne niż te, które nasze władze podają, bo tak naprawdę to jest 150 tysięcy niepotrzebnych śmierci, niekoniecznie na COVID, ale z różnych powodów, typu niedotarcie do szpitala, niezoperowanie, samobójstwa. No i oczywiście problemy z młodymi, edukacja, ale to nie jest tylko pandemia, bo mamy różne zarazy jednocześnie, nie mówiąc już o klimacie. W ogóle klimat zszedł trochę z planu, a to jedno z drugim jest jakoś związane. No, trzeba o tym wszystkim myśleć. Fajnie, że Państwo żeście opowiedzieli, że zawsze tak było i jakoś żeśmy z tego wychodzili, oby jak z najmniejszymi stratami, z jakąś może taką serdecznością dla tych, których już nie ma, a przynajmniej wobec rodzin tych, które zostały. To są setki tysięcy ludzi. Dziękuję. No, z ostatnich danych, przynajmniej takie, jakie tam podają w mediach, telewizji, w internecie, mamy oficjalnie 4 miliony 600 tysięcy osób
I ta ilość tych śmiertelnych ofiar w ostatnim czasie moim zdaniem szybko rośnie, znacznie szybciej. Pamiętam, te 4 miliony były ciągle 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, a teraz między 4 miliony 400 tysięcy zmarłych, a 4 miliony 600 tysięcy. Ten okres czasu był znacznie krótszy, więc trzeba nam od razu powiedzieć, że szczepienie nas naprawdę może uratować. Ja mam jeszcze parę innych kwestii, które można by tutaj poruszyć. Przede wszystkim właśnie o tym budowaniu wspólnoty, prawda? To właśnie myślałem, że pani doktor jeszcze wspólnot i konfliktów, które się rodzą wyłącznie właśnie albo głównie przez pandemię, ale nie mamy już czasu, dlatego że teraz chciałbym oddać głos tutaj siedzącym państwu. Tutaj nasza dyrektorka naszego festiwalu siedzi z mikrofonem i mogą państwo zadać nam pytania, zgłosić jakieś własne uwagi, przemyślenia. Tylko proszę bardzo, nie za długo. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby... Mogę zacząć od jednego wtrętu? Tak. Tak. I pytania, słychać mnie? Tak. Wtręt jest taki, że do tego wszystkiego, co zostało dodane na temat kosztów, jakie ponieśli szczególnie młodzi ludzie, o czym profesor Skarżyńska mówiła, to rzadko się o tym myśli i ja bym bardzo chciała, żeby za jakiś czas zostały zrobione na ten temat badania. Jako psycholog rozwojowy o tym myślę, że zabrano pewnej grupie ludzi możliwość, czy też możliwość tak naprawdę poszukiwania partnera. Ponieważ zamknięcie spowodowało, że ludzie się nie spotykali i nie szukali się nawzajem tam, gdzie się szukali poprzednio. I to wcale nie jest taka błaha sprawa, jakby się wydawało. Przestało się chodzić do klubów, na karaoke, po prostu nagle zniknęła taka możliwość. Wszystko można robić przez internet, ale naprawdę dosyć trudno znaleźć osoby, z którą potem się dogadamy, jak się spotkamy. Natomiast chciałam zapytać, czy macie badania, no głównie interesuję się oczywiście psychologią, ale czy macie badania, które pokazują, czy te deklaracje mają coś wspólnego z tym, co ludzie naprawdę robią? Ja obserwuję to, co się dzieje i rzeczywiście jest tak, że jak wchodzę do tramwaju, to 70% w tej chwili ma maseczki, a jeżeli ktoś nie ma, to ma między 18 a 25-30 lat. Starsi zwykle mają. Ale pytanie, czy tak zawsze było i deklaracja to jest jednak zupełnie co innego niż to, co się naprawdę robi. I to mnie po prostu zastanawia, czy macie jakieś wyniki dotyczące realnych zachowań. Dziękuję. Jeśli chodzi o to, to zawsze jest tak, że deklaracje i postawa to niekoniecznie zachowania mamy, ale nie na reprezentatywnych próbach. Mamy porównanie deklaracji z zachowaniami pomocnymi w pandemii, z zachowaniami łamiącymi normy i powiem tak. Im mówi to człowiek starszy, tym jest starszy, czyli po 30, myśmy mieli najstarszą osobę 50-parolatka, im starsza osoba, tym częściej jest zgodność między deklaracją a zachowaniem, im młodsza, badaliśmy również takie osoby, co wyglądały na pełnoletnie w tramwajach czy w autobusach, ale no niekoniecznie mogły mieć tam 17 czy 18, no 18 to już pełnoletnia. I takie osoby, no to znowu zależało to od tego, kto pyta. Jeśli student sam to robił, czyli w ramach jego prac, to dostawały odpowiedź, że nie przestrzega. Jak był starszy, to że przestrzega, a częściej, ale powiadam, to nie są statystyczne dane. A drugie pytanie dotyczyło tego, na ile to zobaczymy, prawda, jak to się dzieje z zawieraniem bliskich związków. Znowu, ja wiem, że są takie badania publikowane w journalu Personality and Individual Differences. Nie pamiętam ich dokładnie, ale są. Natomiast znowu z takich badań no niereprezentatywnych, ale młodych ludzi wynika, że portale randkowe miały się fantastycznie. Ale to nie znaczy, że, no, bo też te, no, jak no wiesz, tak. Te portale to też to nie jest tylko online, tylko to są to,
A ponieważ pamiętam, bo dla psychologów jest jasne, że takie randki wtedy, gdy się wiążą z niepokojem, to są bardzo atrakcyjne. I jeżeli te osoby się spotykały naprawdę ryzykując zdrowie własne, czy w dodatku przenoszenie do domu, zresztą bardzo wiele młodych ludzi, to trzeba powiedzieć z wielkim szacunkiem, jeżeli tylko mogła, to wyprowadzały się z domu, gdzie byli starsi rodzice czy dziadkowie, żeby nie zarażać. Na przykład ludzie, to było naprawdę fantastyczne. Wszyscy badani przez nas aktywiści w strajku kobiet mówili, ojej, ja tak się bałam o mamę, babcię, ja wychodziłam z domu i prawie do niego nie wracałam. Siedziałam we własnym pokoju, oszczędzałam ich. No ale z randkami to jest tak, że właśnie im bardziej ekscytujące, ale czy z tego wyniknie związek trwały? Nie wiemy, w ogóle coraz mniej jest trwałych, wiążących się formalnie związków. To jest inna sprawa. Mogę dodać? Proszę bardzo. Ale mamy już dużo chętnych. Tak, już króciutko. Jeśli chodzi o te kwestie bliskości i dalekości w czasie epidemii. Cezary Kuklo badał ludność Warszawy w parafii Świętego Krzyża, tego naprzeciwko, w XVIII wieku. I postawił sobie pytanie, czy epidemia działa w taki sposób, że 9 miesięcy po, prawda, czy tego rodzą się dzieci, bo następuje pewne zacieśnienie węzłów, więzi w obrębie rodziny. Otóż nie rodzą się. Nie rodzą się, nie ma co liczyć na to, że pobyt w domu owocuje, nie wiem, romantyczną kolacją. To znaczy dzieci się pojawiają po wzroście małżeństw, kiedy wdowcy z wdowami, prawda, i tak dalej. I dopiero potem następny okres 9-miesięczny. Także nawet w takim, znaczy to jest oczywiście bardzo pośrednie rozumowanie na podstawie tylko takich wyliczeń demograficznych, ale myślę, że coś w tym chyba jest. Bardzo dziękuję. Profesor Skarżyńska mówi, no dopiero na koniec zaczynamy mówić o takich naprawdę ciekawych i ważnych rzeczach. Proszę bardzo, chciałbym, żeby pan się może przedstawił króciutko. Okej, dziękuję bardzo. Ja jestem po prostu uczestnikiem tego wydarzenia. Dziękuję bardzo za ciekawe informacje, szczególnie no teraz, kiedy dowiadujemy się, że tak naprawdę to ma różne wymiary ta pandemia. Mnie z kolei interesuje zjawisko takiego no, sprzeciwu obywatelskiego. Bo skoro no, pandemie no, występowały na przestrzeni no, wieków, to na pewno to zjawisko sprzeciwu też. I ciekaw jestem, na ile ono było intensywne i na ile państwo oceniają w tej chwili, że może, no szczególnie w Polsce, może wystąpić takie zjawisko sprzeciwu przeciwko kolejnym obostrzeniom, prawda? No bo te podłoże, tak szczególnie pani profesor, która o tym mówiła, no, psychologiczne na pewno jest. Ekonomicznie też dostrzegam, że przedsiębiorcy no, są szczególnie wrażliwi na tego typu informacje, że coś może być znowu zamknięte. I ciekaw jestem właśnie, na ile państwo oceniają, że to zjawisko może intensyfikować, szczególnie jeżeli chodzi o nastroje społeczne, ale też i bardzo takie no, aktywne formy przedstawiania tego swojego oporu. Bardzo dziękuję. Ja zaraz odpowiem, tylko mam dwa słowa na ten temat, ponieważ te sprzeciwy u nas były bardzo momentami już intensywne. Przecież łącznie z głodówkami albo też z otwieraniem restauracji mimo ich zakazu i pretekstów różnych, które się temu służyło. Ja chciałem zwrócić uwagę na coś, co jest jednak zawsze bardzo istotne. Te protesty są tym większym, im mniej ufamy władzom, i mniej ufamy tym, którzy te restrykcje wprowadzają, ale też zależy to na przykład od wykształcenia. Im większe wykształcenie, tym częściej się to akceptuje. I trzecia rzecz to są interesy, które są bardzo wyraźnie zagrożone. No jeżeli mamy takiego restauratora, który albo uważa, że po prostu upadnie mu jego firma, no albo się zarazi, no to właściwie te dwie rzeczy wydają się równie straszne i ta obrona własnych interesów to będzie bardzo istotna. Co państwo na to? W przeszłości dość trudno jest o tym powiedzieć z tego względu, że jeżeli jest ten taki charakterystyczny, prawda, strach, jeżeli wiążemy epidemię z działaniem siły wyższej, to bardzo trudno jest się sprzeciwić sile wyższej. W Londynie w czasie epidemii 1665 roku
A w pewnym momencie władze zwołują ludzi, mimo tego, że była izolacja, prawda, chorych, że nawoływano do tego, żeby się nie gromadzić, ale w pewnym momencie są zwołani do kościołów i jest takie wielkie nabożeństwo. Tłum się nie mieści w kościele, stoi przed, przez 7 godzin, słuchając 5 kazań. Także zarażało. No, znaczy powiem tak, to była dżuma, więc to i tak nie, chyba niezależnie, bo to pchły szczurze, prawda? Więc to jednak nie były te takie bakterie jak ten. Ale generalnie tutaj trudniej było. Myślę sobie, że sprzeciw obywatelski jest bardziej wyraźny w wieku XIX. To znaczy wtedy, kiedy się pojawiają właśnie różnego rodzaju ruchy antyszczepionkowe, o których żeśmy tutaj wspominali, i one są oparte na pewnej racjonalności, na pewnych argumentach racjonalnych, jakkolwiek byśmy ich nie uznawali za nieracjonalne, mogą być prawne, takie czy inne, prawda, ale nie na takim, że mi coś tam, nie wiem, rogi wyrosną. Więc to chyba jest zjawisko współczesnego społeczeństwa z tym sprzeciwem. Ale nie wiem, może pani doktor... Znaczy, ja tutaj się absolutnie zgodzę z panem profesorem. Do końca XVIII wieku to są jakieś pojedyncze mikroopory, kiedy rozmaite obostrzenia godzą w interes indywidualny danej osoby albo danej rodziny. Wówczas istotnie podejmuje się pewne kroki, które mają na celu wyłamanie się z różnych zasad, na przykład nieinformowanie odpowiednich władz o tym, że na danej posesji znajduje się osoba chora ze względu na obawę przed zamknięciem danego domu na 6 tygodni itd. Ale oczywiście to znamy też z dzisiejszych czasów. Prawda? Mamy takie analogie. Tak jak powiedział pan profesor Kopczyński, faktycznie w XIX wieku takie mikroopory stają się oporami wyrażanymi przez całe grupy społeczne. I chyba jedno z takich ciekawszych historii, fakt jednostkowych, ale bardzo bym powiedziała informatywnych, jest bunt polskich i pomorskich migrantów w Milwaukee w 1896 roku przeciwko władzom medycznym, kiedy służby medyczne starają się przenosić chorych do izolatoriów, do lazaretów. Wówczas osoby z Europy Środkowo-Wschodniej, które mają specyficzną pamięć względem różnych instytucji, podejmują realny opór przeciwko przedstawicielom władzy medycznej, a także władzy policyjnej i solidaryzują się ze sobą w tym oporze. No a potem przychodzi wiek XX i zupełnie nowe formy oporu, które dzisiaj są na przykład multiplikowane poprzez media społecznościowe, internet i nowe formy przekazu informacji. Czyli to się jeszcze by wiązało z mediami. Przecież od XVII wieku prasa była już dosyć powszechna i coraz powszechniejsza. Była bardzo istotnym elementem też przenoszenia informacji. Czy ktoś z państwa jeszcze... Proszę bardzo. Na jakąś krótką odpowiedź, szybciutko. Czy ja obserwuję, że coraz to inne grupy wyrażają swoje protesty, ale tak, trochę się zmniejsza liczebność tych protestujących, bo ludzie widzą, że nie są skuteczne. A to, co to właśnie profesor mówił, że już nam nie starczy czasu mówienia o wspólnotowości, czy jej stracie, czy wręcz przeciwnie, jako efekcie pandemii. Ale pandemia nie jest tu jedynym czynnikiem, prawda, które pcha nas do wychodzenia, nas ludzi, do wychodzenia na ulicę. Ja myślę, że to, czego jest brak, to solidarności z innymi grupami, które i zawsze niestety tak było. Tylko raz się zdarzyło za mojego życia i pewno waszego też, że inne grupy popierały, inne zupełnie dalekie. A tutaj, prawda, no przynosimy wydarzenie nazywało się Solidarność. Kawałek ciasta do białego miasteczka, ale nie stajemy obok, prawda, w szeregu, ale rzeczywiście widać, że te różne grupy zaczynają działać w obronie swojej, powiedziałabym, nie tylko interesów, ale i wartości. Ja nawet uważam, że
to, że te czasami protesty są głośne i agresywne, to jest właśnie pandemia to nasila, dlatego, bo pandemia, i to nie jest tylko moja teza, ale chyba byłam pierwsza niż Krastew, że pandemia tą polaryzację wartości również nasila. I efektem radzenia sobie jest mówienie, ja tak myślę, ja muszę to pokazać, już nie tłumię w sobie, tylko muszę razem z innymi, bo to trochę, to jest taki bufor bezpieczeństwa, mówią teoretycy, tak? Że nawet jak ja się narażę, że mnie tam kopnie policjant i pójdę na posterunek, ale jednak wyrażę, mam taką większą potrzebę wyrażenia swoich wartości. Ja myślę, że coraz więcej grup ma taką potrzebę, tylko no, te protesty się na razie kończą niczym skutecznym, więc to jest problem. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zadać jakieś nam pytanie albo jakiś komentarz? Tutaj Pani, bardzo proszę. Proszę o krótkie przedstawienie się. Danuta Zalewska, uczestniczka, emerytka z UW. Chciałam się spytać o coś przeciwnego, jak mówił Pan Profesor Kopczyński. Pan mówił o tym ewentualnym wzroście urodzin po 9 miesiącach. Czy są jakieś badania na temat wzrostu liczby rozwodów? Bo ludzie siedzą w domu, mąż, żona, dzieci i po prostu 24/24 patrzą na siebie i z tego, co ja wiem, dość sporo osób jest skłóconych, tak. Więc czy jakieś już były badania, czy to jest zauważalna rzecz, czy może na szczęście jeszcze nie? Dziękuję. Ja jestem z epoki, kiedy nie było rozwodów, co najwyżej unieważnienie małżeństwa, więc tu pani profesor. No to właśnie. Bo z tego, co myśmy robili ze studentami, to były dwa jakby różne przypadki. Część rodzin właśnie zbliżała się, powstawały silniejsze więzi. Część oczywiście, która wcześniej miała zadawnione konflikty, to trudno i nie było na przykład tam dzieci, które by rozładowywały te konflikty albo innych tych członków, to przyspieszało znowu narastanie tych konfliktów, ale jak to się rozkłada, czy więcej było tych, którzy się lepiej dogadywali, czy wręcz odwrotnie, tego nie wiem, może pani profesor coś jeszcze. Ale są badania, ja znam takie badania i są tylko nie polskie, ale też amerykańskie i angielskie, ale dokładnie są takie, o jakich przed chwilą pan mówił, panie profesorze, mianowicie to przeszkadza, jeżeli był problem i jeżeli już przedtem nie było żadnej komunikacji, to wtedy stłoczenie powoduje narastanie konfliktów. Natomiast w momencie, kiedy przedtem było względnie dobrze, to nawet polepsza atmosferę w domu. To znaczy, jeżeli nie spotykaliśmy się dlatego, że nie mieliśmy czasu, a nie dlatego, że nie mamy sobie nic do powiedzenia, to wtedy okazywało się, że to zamknięcie pomaga. Nie ma procentów tutaj. Natomiast takie badania, ja znam co najmniej 15 takich publikacji, które mówiło, że to bardzo różnicowało to, co się działo w domu. Oczywiście do tego jeszcze trzeba dodać, że to zróżnicowanie było też zależne od tego, jaka przestrzeń była w tym domu. To znaczy jest graniczna przestrzeń, w której jeśli nie ma żadnej możliwości odizolowania się od reszty, to jak psychologowie od dawna już odkryli, to wzmaga agresję. Natomiast jeżeli jest się gdzie schować, to wtedy niekoniecznie. Można powiedzieć, ale pani jeszcze, bo wie pani, no jeszcze też tak jak ja też wspomniałam, ci, którzy widzą problemy, wychodzą z tym i szukają pomocy, ale też jest jeszcze taki biologiczno-psychologiczny aspekt, dla których tych dzieci nie ma. Teraz, tak mi się wydaje, to po prostu wiele osób wskazało na niechęć czy teoretycznych kontaktów, ponieważ jest zagrożenie. Czyli to też no, jest taka potrzeba bliskości, ale bardziej takiej bliskości, no, pogłaskać się, pobyć z drugim człowiekiem, ponarzekać, pośpiewać, wypić coś. A pójść gdzieś, ale niekoniecznie konsumowania erotycznego. I to na to, i z tym też przychodzą młodzi mężczyźni, na przykład do terapeut, mówiąc, że właśnie moja żona, czy narzeczona, czy kochanka, czy dziewczyna nie chce ze mną współżyć. No a bez tego to trudno o dzieci. Tak mi uczono. Kropla te kobiety.
No, to zresztą bardzo interesujące. Mam nadzieję, że to było dla Państwa ciekawe. No, nie zdążymy już tego podsumowania, co to uważacie, że będzie najważniejszą konsekwencją naszej epidemii, chociaż jakby po jednym zdaniu, ale profesorze, jedno zdanie. Zaczynamy może od tego Krysi, w tę stronę teraz pójdziemy. No, ja powiem optymistycznie. Mam nadzieję, że konsekwencją tego będzie zmiana polityki, mianowicie żądanie od kolejnych ekip, żeby były mniej ideologiczne, a bardziej praktyczne. I to się już na świecie dzieje, że właśnie ten zrównoważony rozwój, a niekoniecznie wzrost produktu krajowego brutto. Taką mam. Czy można? Tylko krótko, bo pan profesor chciał, żeby było krótko. Powiem tak, ja jestem od badania przeszłości, a nie od badania przyszłości. Ale i po co badać przyszłość, jak się nie wyciąga wniosków, przeszłość, jak się te wniosków na przeszłość? No więc oczywiście odrodzi się. Odrodzi się i być może nawet kult 3% też. Pani doktor. Najprawdopodobniej będą podejmowane rozmaite przedsięwzięcia oddolne mające na celu budowanie różnych form solidarności społecznej. I także właśnie pamięć o tym, że ład społeczny jest czymś kruchym, ponownie wróci do naszej świadomości. Bardzo dziękuję. Jeszcze? To było bardzo interesujące. Widzę, że tu mamy jeszcze jednego chętnego i nie wiem, czy... Tak, proszę bardzo, to proszę bardzo. Chciałem przedstawić inną ocenę sytuacji od oceny pani profesor. Mam dane konkretne, że zmienia się sytuacja właśnie wśród kobiet. Poparcie kobiety narzekają na brak kontaktu z mężczyznami i szukają tych kontaktów obecnie. Więc jest trochę optymizmu moim zdaniem. Bardzo przepraszam, a czy pan mógłby troszkę powtórzyć, mając z daleka mikrofon, bo ja nie zrozumiałam, co pan mówił. Przepraszam mi bardzo. Tak można generalizować. Ja mam dane, że mężczyźni. A ja mam odwrotnie. Od psychoterapeutów. Dlatego zabrałem głos. A dlaczego? Dlatego zabrałem głos, że ja mam odwrotne informacje. Może dlatego, że inaczej trochę bliskość rozumieją niektórzy mężczyźni, a inaczej niektóre kobiety. No nie. Ale myślę, że trzeba poczekać. Będziemy kobiety są bardzo konkretne. Będziemy w tej chwili. No ja nic niestety nie rozumiem, co pan mówi. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe. W dodatku mamy tutaj zawieszone pytanie dotyczące kwestii drażliwych pod rządami panującej partii, czyli dotyczących stosunków seksualnych między ludźmi. Niemniej jednak myślę, że o epidemii dowiedzieli się państwo sporo. Ja też się dowiedziałem i bardzo się cieszę z tego naszego spotkania. I zapraszam oczywiście na następną naszą debatę. Właśnie, na pewno... chciałam przede wszystkim podziękować. Mam nadzieję, że debata będzie oglądana. Żałuję bardzo, że ona tak się odbywa i że więcej pytań się nie pojawiło. Myślę, że gdyby było więcej osób, to by było znacznie więcej pytań. Bardzo, bardzo dziękuję. A jednocześnie chcę powiedzieć, że zapraszam serdecznie na następną debatę już jutro i ta będzie czysto online. Niestety nie będzie możliwości zobaczenia nawet w takiej postaci, a problemem jest nie pandemia tym razem, tylko coś, co nam dobrego pandemia przyniosła. Żeby powiedzieć, co nam dobrego pandemia przyniosła, co przyniosła festiwalowe dobrego. Mianowicie przyniosła to, że zaczęliśmy sięgać po uczonych z całego świata. Czy dawniej to był problem, czy ktoś przyjedzie, a teraz nagle się okazało, że można zrobić debatę, w czasie której są dwie osoby ze Stanów, jedna osoba z Anglii, dwie osoby z Polski i można taką debatę zobaczyć. Proszę wejść na stronę festiwalu, festiwalnauki.edu.pl, znaleźć link i obejrzeć jutrzejszą debatę, na pewno ciekawą o tym, czym jest życie. Bardzo dziękuję. To dziękujemy.